Może mało humanitarnie, ale w ten sposób dzisiaj będę łowił. Na dno idzie boczek. Nie znamy wody, trzeba kombinować. Do spławika jest podwiązana żyłka, tak zwana zrywka. I oto sumek. No a później już był konkretniejszy, bo 180 długości. Żarty się skończyły. Dochodzi. A to się wypowiedział. No. Ryby, kochani, mamy 9 czerwca, dochodzi godzina 17. Na 17 umówiłem się z chłopakami. Wisła, Sandomierz, Drapieżnik. Powiem tak, może być dzisiaj różnie, bo nie byliśmy nigdy na tym łowisku, jedziemy w ciemno. Przyjmę to na klatę i z honorem, że nie uda nam się nic złowić, ale nadzieja umiera ostatnia. Zostańcie z nami, będzie na pewno wesoło. Jak tam, Juruś? Słyszałem, że sum był. Oczywiście. Ale nie liczy sumik, się, bo nie nagrane. Sumik. Hello. Sumik. Nie sum. Nie Piotruś, sum. Tak się stało, że się zakopałem. Wyciągniemy. Damy radę? Damy radę. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Chyba dzisiaj może, co? Po co? Jutro? Tak. Ale nikt tam nie przejedzie. No bardzo dobrze. Tam stoją nasze samochody. Ja niestety zakopałem. Jutro będziemy wyciągać. No i jest takie przejście tutaj. Piaseczek, o i tak sobie siedzimy. Łowimy żywce, uklejki. No chyba, że coś większego podejdzie i atakuje. Tu siedzi Piotrek, tutaj Jurek, tutaj jestem ja, no i tutaj już nie było sensu zarzucać, więc tam siedzi Mateusz z chłopakami na tej skarpie. No i mniej więcej tutaj już tak w odległości, ja wiem, 10 metrów od brzegu jest, ile tu jest? 4 metry? Sprawdzaliście? 4, nie? Także nie ma sensu. Pokażę wam najpierw zestaw, na jaki będę łowił. Żyłka główna to jest 0,28, następnie jest ciężarek przelotowy 60 gram. Zakończony krętlikiem, także jak ryba weźmie drapieżnik, no to widzicie, będzie mogła wysuwać. Następnie do krętlika jest podłączona stalka, którą przeciągnąłem wzdłuż kręgosłupa ryby i dopiero na samym końcu jest założony haczyk. No nastawiam się tutaj, nie ukrywam, na drapieżnika, liczę na suma albo sandacza, no szczupaka to tak średnio lubię łowić, szczupaki. No i tak... Może mało humanitarnie, ale w ten sposób dzisiaj będę łowił. Ja już w sumie osiągnąłem sukces, łowiłem suma. Ale to jest niezaliczone, bo na filmie nie ma. No, a to nie szkodzi, ale to wszyscy widzieli. Widziałeś, Piotrek? Nie, absolutnie. I teraz tak. Do czego kłamiesz? No. Wersja oficjalna długości czy nieoficjalna? No nie, no prawdziwa. 25 to jest dokument. Metrów. Czyli oficjalna? Tak. Znaczy nie, nieoficjalna. No jaka chcesz, no. No tak, ze 45 cm. 25. Tak, tak, 25. 25 to on miał ogon. No dobra, mam zdjęcie zrobione, kurde. Zmierzymy twą głowę. No zazdrości. Patrzcie, tutaj zanętą przed chwilą było podrzucone. To drapieżnik chodzi. Wiem, wiem. Staramy się żywców jeszcze troszeczkę nałowić. No, tu z boku stoi... Nie wzięło? Kurczę, patrz jak blisko są. Może za duży grunt jest ustawiony. Ale nie da rady już więcej zmniejszyć. Tu z boku czerwone robaki na razie Jurek ma zarzucone. A ja tam mam już żywce dwa. Dwie ukleje są. No i czekamy, no. Nie znamy wody, trzeba kombinować. A to się wypowiedział. No. Witajcie w kąciku kulinarnym. Dzisiaj gdaniem głównym będzie kocioł. Kocioł łowcy. Nie można tego nazwać kociołkiem, bo to jest 11 litrów. No to będzie kocioł. Na razie niestety jest błąd. Zrobiliśmy sobie taką sondę na naszej grupie, kto co weźmie. I Mariusz zdeklarował, że weźmie kapustę, ale niestety przygotował cały kociołek, drugi. I do tego nie mamy kapusty, więc na dno idzie boczek. Grubo krojony. Tak, ze skórą. I niestety boczek się przepali. Chrupiący boczuś jest niezły. Jak widzicie, robimy to warstwowo. Boczek, mielonka, cebula, pomidor. Seler. Seler, ziemniaki. Ach, co
tam jeszcze mielonka. Dodaliśmy? O mielonku mówiłem, no liście laurowe też dodaliśmy, zioło angielskie. I tak, Bonio. Teraz się wydaje, że to jest dużo, ten kociołek ma 11 litrów, więc naprawdę on jest olbrzymi. Ale zaraz go uklepiemy, bo to i tak jeszcze się zapadnie i się zmniejszy o połowę, nie? Tak, jeszcze są ziemniaki, jeszcze. Jak widzicie, na brzegu jest pod dostatkiem drewna. Ułożyliśmy taki stosik na miejscu, na którym było, co? Kociołek już czeka w gotowości, powiem wam, że masakra. Ledwo go się da podnieść. Słońce powoli zachodzi, tutaj w tle słychać motorówkę, znaczy motorówkę, pontonem pływają za sumem. Przed chwilą kwokiem uderzali, chyba na trolling, bo ten sum im wychodzi. No i siedzimy i czekamy. A w międzyczasie kolejny żywiec. Mateusz, wiecie co? Normalnie jak jeździmy na ryby, to bym się cieszył z takich rybek. Naprawdę. Ale dzisiaj nie to jest celem wyprawy. Dobra, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Zrywka, bo tego jeszcze nigdy u mnie na filmie nie było. Tam jak widzicie stoi Mateusz na brzegu. No i tłumacz. Mamy zwykły... No, znaczy zwykły. Zestaw, no zwykły zestaw jak na żywca, no, ze spławikiem. Spławik. I do spławika jest podwiązana żyłka, tak zwana zrywka. I po prostu teraz będziemy, włożymy żywca. Tylko czekaj, pokaż jeszcze tutaj jest dalej. Ciężarek. Ciężarek 130 gram. O kurde, ile to ma? To jest monofil, 1-2 z matkata. No wczoraj na to 180 pociągnąłem. No widziałem. Nie? No i coś większego, krąb. Krąbik. Kotwica jak widzicie konkretna. No i zakładają. Ciągaj. Pomału. Patrzcie, i teraz Mateusz. Związaną żyłkę do spławika. Tam Mateusz teraz, jak widzicie, ściąga. To ustawiamy jest... na jakiej odległości chcemy mieć żywca od brzegu. No bo gdyby nie ta zrywka, to ryba by po prostu cały czas chodziła albo spływałaby do brzegu. W jednym miejscu, tam gdzie chcemy. I co, myślisz, że ona się zerwie? Pomału, słucham. Myślisz, że się zerwie ta żyłka? Wczoraj strzelałem jak głupie. Tak? To jest chłopie, to tak tam mam plecionkę 0,60 na 80 kg, a tu żyłkę na 5 czy tam 8. Goście używają żyłki 0,40, no nie? No. Normalnie do zrywki. No postaw ją. No mam nadzieję, że kumacie. Jeżeli ktoś nie rozumie tego zestawu, to proszę pisać w komentarzach. Odpowiesz, Łukasz, nie? Jak coś. No, odpowiem w komentarzach, nie ma problemu. Za chwilę mogę wam jeszcze zdjęcia pokazać, wczorajszych zdobyczy. No zaraz pokażemy. I teraz widzicie, żyłka główna idzie tam do wędki, druga idzie tutaj. I tym sposobem ten żywiec po prostu bardzo małe pole ma manewru. Stoi w jednym miejscu i podczas brania suma ta żyłka po prostu się zrywa, ta zrywka tak zwana. I już wtedy mamy rybę tylko na wędce. Na spławik, jak widzicie, jest naprawdę przeogromny, więc tutaj nie ma miejsca na żarty. Można powiedzieć, żarty się skończyły. Wchodzimy na grubo do gry. Tym samym powiem wam, że ta zatoczka przy tej główce, to jest główka numer 3 chyba, tak, na której jesteśmy, jest obstawiona totalnie w oczekiwaniu na suma. Tutaj jest największa ryba, bo tu jest krąb. Później są tutaj mniej więcej w takiej odległości dwie moje żywcówki z uklejami. Jurek następnie łowi, kolejna wędka to jest czerwony robak. Piotrek nie wiem na co. I później chłopaki zmienią też na... Rosówki. No zobaczymy. No to wczoraj pierwsze mi wpadło, właśnie na zrywkę miałem postawione taki oto sumek. No a później już był konkretniejszy, bo 180 długości. Właśnie na ten zestaw, co pokazywałeś. Na ten zestaw, dokładnie. Także wczoraj dwa, to co byś dzisiaj chciał? Ile? Dzisiaj mogę sobie posiedzieć, tylko wystarczy mi wrażeń. Nie, no będzie. Będzie, może coś wpadnie, zobaczymy. Ile ten miał? Tak. 80 kilo? Nie ważyliśmy go. Ale coś ponad 40 na pewno. Teraz się wiatr zmienił, cały czas w tamtą stronę wiało, a teraz zaleciało na nas. I jedna rzecz jest fajna, co wam chciałem powiedzieć. Te osoby, które łowią nad sanem, które palą często ogniska, wiedzą, że san niesie ze sobą czarny dąb. To jest taki gatunek, no szlachecki można powiedzieć, gatunek drewna, który ma bardzo charakterystyczny zapach. Przepiękny. Jak jesteście przyzwyczajeni do jakiejś sosny, buku po wędzeniu, czarny dąb ma taką nutkę zielonego chrustu. Kto wie, z czym to się wiąże, to wie i powiem wam, że ten zapach po prostu jest rewelacja.
Wybiła 20:30, wsadziliśmy dopiero teraz kociołek. Jak widzicie, ognisko jest przygaszone, rozgarnęliśmy troszeczkę. Ponieważ nie mamy kapusty, robimy go w żarze. Nie chcemy, żeby to się wszystko zjarało, bo tam naprawdę super fajne są produkty. 11 litrów, więc jak tak na wagę, podejrzewam, że około 20 kg z wodą. Jurek rozstawia fotel, usiadamy. I nie mogę rozstawić, cholera jasna. Ja też. O, patrz, Piotrek też. Piasek przyda. A koniec, tym będę siedział. No, ale fajnie, powiem wam, że jest klimat na tej Wiśle. Tutaj w tle, jak słyszycie, pewnie widzicie, pontonem z silnikiem pływają za Sumem. Kwokiem uderza. Kwokiem, tak, co chwilę uderza. I ten zapach tego czarnego dębu, no masakra po prostu. Powiem ci, że strasznie mi się spodobało, Jureczku. No ba. Do kominka w sam raz. Nawet lepiej niż na sanie. Lepiej niż na Wisłoku, powiem wam. No. W długie, zimowe wieczory, jak se wąchniesz, to se przypomnisz. Żeby nas ten dąb nie ściął potem. 21:30, kociołek troszeczkę teraz się rozgrzał, dochodzi. Fajnie po prawej stronie, zwróćcie nad tym ogniem, jak dym leci. Drapieżniki jak nie chciały, tak z nami na razie nie współpracują. Słońce zachodzi. O, nawet kamera już głupieje. Zaatakował nas rój muszek. Może zobaczycie w świetle latarki, co się tu dzieje, że już po prostu nas to drażni. Pierwszy raz na rybach testujemy. Widzicie, tutaj się pali butan, bo tutaj jest butla z butanem wsadzona. To jest termacel na komary i na muszki, bo działa, bo już to testowałem. Tutaj jest jakiś wkładzik, który wydziela takie związki, które mają odstraszać komary do, nie pamiętam ilu metrów, ale chyba 15 z tego co pamiętam, albo 20. W tym momencie to podpaliliśmy. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Zamelduje się za pół godziny. 23:30. Dochodzi północ. Piotrek poszedł do chłopaków pożywca na drugi brzeg. No to musicie mi uwierzyć na słowo. A my z Jureczkiem siedzimy. Oczekujemy na tego drapieżcę. Wiślanego. Nie śpimy. No zobaczymy, no. Tak do rana będziemy już czekać. Chyba, że coś pyknie to. A jak nie, to rano. No wiadomo. I kociołek mamy tutaj na zagwozdkę, jakby co. Przymknęliśmy po prostu pokrywę teraz. Już się zrobił. Pojedliśmy. Aż tak za jest. Bardzo. Jest pięknie. Panorama Sandomierza. Nocą. Sandomier by night. Witajcie, nastał nowy dzień. Dochodzi 5 nad ranem, nie było jeszcze wschodu słońca. Zaraz się zacznie, zza góry wyskoczy. Chłopaki jeszcze śpią. Poszliśmy spać gdzieś z Jurkiem. Zostaliśmy do 1:30 bodajże. Piotrek wcześniej, gdzieś koło 12 się zmył. I niestety w nocy nie było ani jednego grania. No i co ja mogę na to poradzić? No jedyne co, to teraz zmobilizować się, przerzucić zestawy i takie jest ryzyko. Życie. Tutaj śpi Juruś. Zamknął się skubaniec, widzicie? Może się do niego dostać. A Piotruś się wycwanił. A, już wstał. Wyspany? Ciepło było, nie? Jesteśmy już w komplecie. Słoneczko wschodzi ku górze. No i Jurek, jak to Jurek, ożar się. Już rozpala ognisko, żeby poranny kociołek jeszcze dobić. Będę żarł. I ma tą swoją przypadłość gastryczną. Iść czy nie iść? Absolutnie zaprzeczam, zaprzeczam. O, to jest pytanie. Dobrze się czuję. Już przeszło? Chyba się zielony zrobił. Stawię kociołek, trzeba podgrzać na kuchni. Pierwsza ryba dzisiaj. Na Federa. Piotrek już zrezygnował, poddał się. Nie walczy o drapieżnika. O, powiem ci, że ładny żywiec to jest. Leszczyk? Widzisz, Jurek, jakbyśmy takie mieli? Juruś, może takiego założymy, co? Co jest? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
No i tak. A, ładny poszedł. No cóż, niestety Wisła nie okazała się dla nas łaskawa. Były dwa małe sumy, ale nie po to przyjechaliśmy. Liczyliśmy na konkretnego najeźdźcę. Życie, ryby, no cóż poradzicie. Miło spędziliśmy czas, kociołek już wyczyszczony. Zaraz go będę pakował. Zabieramy się w manatki. Pozdrawiam moich kochanych patronów, jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. I standardowo zapraszam na kolejny film w piątek o 19:00, bo weekend zaczyna się w piątki o 19:00 na kanale Łowcy. Ryby, 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 cześć. Cił wcześniej, no. Bo nas zobaczył. Koniec! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.